Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Arlego i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie top 15 minifigurek 2021 roku według mnie. Są to figurki, które posiadam w kolekcji, to nie będą figurki, których nie posiadam w kolekcji, nie robiłem takiego zestawienia, czyli będą to figurki, które fizycznie posiadam w swojej kolekcji. Nie przedłużamy, zaczynamy, krótkie intro i lecimy z tematem. Zaczynamy od numeru 15, a jest to seria 17 minifigurek i ten oto Spartan, wojownik, Spartanin, nie wiem jak to odmienić, no ale wiecie o co chodzi. Piękne nadruki na tej figurce, ma tutaj trójząb jako akcesorium w kolorze złotym, fantastycznie wygląda, pięknie naprawdę się prezentuje, do tego nadrukowane rączki, co ciekawe, z tej strony nadrukowany jest lew i bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę rewelacyjna figurka, to jest numer 15 i leci sobie tutaj. Numer 14 na liście to Cedric Grigori, którego mogliśmy dostać w gazetce, właściwie nie gazetce, a książeczce Lego Harry Potter jakiś czas temu. Bardzo mi się podoba, jedna z najfajniejszych figurek Lego Harry Potter, jaką widziałem, więc też musiała się znaleźć na tej liście. Bardzo fajny nadruk na torsiku, mamy dwa wyrazy twarzy. Troszeczkę mi tutaj nie zadziałało, ale prezentuje się to tak z drugiej strony. Mamy żółtą pelerynkę, z tyłu nadruki prezentują się w ten sposób, do tego miotła. I to jest numer 14. Numer 13 to Wonder Woman z zestawu Cheetah vs. Wonder Woman. Pięknie zadrukowana figurka. Zobaczcie, jak ten złoty kombinezon tutaj się prezentuje rewelacyjnie. Fajny jest ten kask, do tego piękne skrzydła. Z tyłu również te włosy bujne się fajnie prezentują. Dwa wyrazy twarzy na tej figurce. Tutaj bardzo taki przyjazny, z tej strony wściekła i taka musiała być, prezentując się w tym zestawieniu. Do tego złote lasso, to jest numer 13. Numer 12 to dowódca Black Falconów z zestawu Średniowieczna Kuźnia. Fantastyczna figurka, pięknie zadrukowana, do tego fajne akcesoria, ma oczywiście wielki miecz. Ma do tego taki fajny naramiennik jednostronny, fajne włoski, buźka również bardzo dobrze wygląda, rewelacyjna figurka, w ogóle ten kombinezon, czy ta zbroja jest taka, jeżeli chodzi o nadruki na nóżkach i na ramionczkach, no to taki stalowy kolor bardzo ładnie się prezentuje, no i to taki nostalgiczny powrót do tych serii Lego Castle. Numer 11 to figurka z zestawu, który jest rozchwytywany obecnie, czyli Kevin Sam w domu Home Alone, a jest to Harry i rewelacyjnie wyglądający Fig. Można podobieństwo tutaj znaleźć od razu. Bardzo ładnie zadrukowany torsik, z tyłu tylko delikatny nadruk, ale tutaj się rozchodzi o buźkę. Tutaj ten złoty zombie, taki szelmowski uśmiech. Bardzo ładnie to wygląda i to jest numer 11. Numer 10 na mojej liście to Anakin zamieniający się w Darth Vadera z zestawu zamiana Darth Vadera. Zestaw ten nie jest z tego roku oczywiście, to jest chyba 2017 rok, ale kupiłem tą figurkę razem z zestawem w tym roku, więc musiała się tutaj znaleźć. Świetne nadruki na torsiku. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Taki demoniczny jest ten Fig. Z tyłu również kontynuacja tego, co mamy z przodu. Musiałem ją mieć i musiałem umieścić ją na tej liście. Numer 9 na liście to Daily Bugle i fantastyczny Daredevil. Znakomita figurka. Pięknie wygląda tutaj jego główka. Świetnie wygląda również torsik, pięknie zadrukowany, naprawdę bardzo dobrze się to prezentuje. Cały czerwony, czarne akcenty, z tyłu kontynuacja nadruku
jego kombinezonu, do tego te różki i pałki, pięknie wyglądająca figurka, to jest numer 9. Numer 8 na liście to Leia z zestawu Imperial Shuttle z 2015 roku. Zestaw, który muszę dla Was zrecenzować, ale wrzuciłem tą figurkę, ponieważ jest rewelacyjna, również jest unikatowa, tylko w tym zestawie w takiej postaci można ją znaleźć. Pięknie zadrukowany tutaj jest torsik, naprawdę fajny jest tutaj ten kamuflaż, który ma na sobie, świetna jest ta figurka, ma do tego blasterek, z tyłu również kontynuacja tego nadruku. Fajny jest wyraz twarzy, czy ma dwa, oczywiście, że ma tutaj, gotowa do walki. Rewelacyjna figurka i zestaw, który będę dla was recenzował najprawdopodobniej gdzieś na początku przyszłego roku. To jest numer 8. Numer 7 na mojej liście to War Machine, który prezentuje się w taki sposób. Jest to figurka, która była w gazetce całkiem niedawno. Jest po prostu świetna, uwielbiam ją. Musiała się znaleźć na mojej topce. Wiedziałem to tak naprawdę, jak tylko zobaczyłem zapowiedź tej gazetki, to wiedziałem, że będzie w mojej topce. Świetna figurka, świetne nadruki. Ten hełm, chociaż tutaj mógłbym się doczepić, że fajnie by było, gdyby był otwierany, ale przemilczę to. Do tego bardzo fajne akcesoria, rewelacyjna figurka, to jest numer 7. Numer 6 na mojej liście to kolejna figurka z Daily Bugle i Blade. Figurka, która jest kultowa chyba już i postać Blade'a oczywiście jest kultowa. Do tego ma tutaj dwie katany, świetnie to wygląda. Główka, jeden wyraz twarzy, zaciśnięte zęby, gotowy do walki z wampirami. Fajny nadruk na torsiku, piękna figurka. Numer 5 na mojej liście to Home Alone i Marv, który prezentuje się w ten oto sposób. Harry był fajny, ale Marv jest według mnie jeszcze fajniejszy. Ma tutaj garniturę, który doskonale znamy z filmu. I włoski, te bokobrody, tutaj znakomicie prezentuje się ta figurka i wygląda dosłownie jak postać z filmu. Ale tutaj najfajniejszą rzeczą jest to drugie oblicze Marva i tutaj to żelazko odbite na twarzy. No, coś niesamowitego, po prostu rewelacyjna figurka i bardzo, bardzo mi się podoba. No dobra, zostały nam 4 figurki. Czy jesteście ciekawi na tą finałową czwórkę? Numer 4. Jest to aztecki wojownik z jednej z ostatnich serii figurkowych CMF-ów. Naprawdę ta figurka robi tak robotę, że to jest masakra. Piękne nadruki na każdym elemencie tak naprawdę, począwszy od tej broni tutaj. Piękna jest ta tarcza. Cała zadrukowana figurka od stóp do głów, z boku, na nóżkach, na rączkach, rewelacyjna jest ta figurka. Zdejmiemy sobie na chwilę tą tarczę. Rewelacja. Sama głowa również zadrukowana jest bardzo dobrze. Z jednej i z drugiej strony mamy dwa wyrazy twarzy. No i zobaczcie sobie po prostu, jak wygląda ten lew. Cudownie. Świetna figurka. Miałem naprawdę problem z umiejscowieniem jej na 4. miejscu. No i została nam finałowa trójka, ostatnie 3 figurki. Każda jest zupełnie inna od siebie. Jestem ciekaw, czy macie jakieś typy na to, co tutaj może się znajdować. No ale lecimy z tym. Numer 3. A numer 3 na mojej liście to ten rycerz z serii minifigurkowej, którą też otrzymaliśmy w zeszłym roku. No po prostu rewelacja. Piękna jest ta figurka i tutaj miałem problem. Aztecki wojownik czy ten rycerz? Aztecki wojownik czy ten rycerz? Padło na rycerza na numerze 3 i naprawdę tego nie żałuję. Piękna tarcza, piękne nadruki na torsiku, na nóżkach. Piękny jest ten hełm.
naprawdę bardzo fajnie wygląda. Z tyłu również zadrukowane nóżki, zadrukowane plecki, jeden wyraz twarzy i również taki całkiem unikatowy. Bardzo dobrze to wygląda i pasuje do tego rycerza. Mam takich trzech, mógłbym mieć co najmniej 10 i miałbym fajną armię. To była figurka numer 3. No i tak, drugie miejsce na podium zajmuje Statua Wolności. Wiem, że ta figurka była w którejś z serii CMF, ale ta figurka jest figurką z legowego magnesu, który można było kupić w Lego Store'ach oraz na Lego Shopie. Obecnie nie ma ich chyba w ogóle w sprzedaży. W Lego Store'ach nie widziałem. Kupiłem tego figa w Mokotowie, jeszcze kiedy nie był Lego Shopem takim oficjalnym. I to była ostatnia sztuka. Absolutnie uwielbiam tą figurkę. Jest cudowna, ma tutaj piękny tile z nadrukiem, ma tutaj tą pochodnię. Świetnie to wygląda, jest naprawdę rewelacyjna. Fajne właśnie w tym magnesie było to, że to można było sobie odczepić i to po prostu jest normalna figurka. Piękna Statua Wolności. Uwielbiam Nowy Jork, uwielbiam Stany Zjednoczone i to też poniekąd miało wpływ na to, że znajduje się na tak bardzo wysokim miejscu. No i tak, figurką, która wygrała mój plebiscyt na najlepszą figurkę 2021 roku jest, teraz powinny być fanfary, ten oto jegomość, czyli Punisher z zestawu Daily Bugle. Śmiałem się robiąc recenzję Daily Bugle, że kupiłem ten zestaw dla tej figurki i tak śmiałem się, ale no jest to prawda, że ta figurka pomogła mi w zdecydowaniu o zakupie Daily Bugle. Oczywiście mogłem kupić sobie tylko tą figurkę, ale cały zestaw jest świetny, do tego mnóstwo innych fajnych figurek, ale Punisher jest po prostu turbo. Spójrzcie tylko na ten nadruk na torsiku, na tą czachę. Frank Castle w pełnej okazałości, zadrukowane nóżki, z tyłu również kontynuacja tego nadruku z przodu, dwie mega spluwy i również dwa wyrazy twarzy. Tutaj mamy taki zawadiacki, a z tyłu już po walce wściekły z plasterkiem. Piękna figurka. Tak prezentuje się moje top 15 figurek 2021 roku. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tej topki, jakie byłyby wasze typy na pierwszą trójkę swoich ulubionych figurek. Jestem ciekaw waszych opinii. My widzimy się już niebawem. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.